Witam serdecznie i zapraszam na maślaki w sosie śmietanowym. Sosik przygotuję z około 500 g maślaków, które najpierw oczyszczam i obieram ze skórki. Dodatkowo płuczę je w zimnej wodzie i osączam na durszlaku. Średniej wielkości cebulę kroję w drobną kostkę. Mały pęczek natki pietruszki drobno siekam. Osączone grzyby kroję na mniejsze kawałki. Teraz na rozgrzanym oleju na patelni podsmażam cebulę przez kilka minut, tak żeby się zeszkliła. Następnie dodaję około 2 łyżek masła, pokrojone grzyby doprawiam solą i duszę około 10 minut do miękkości grzybów. Jeżeli podczas duszenia byłoby za mało sosu i grzyby przybierały do patelni, to należy dodać około 100 ml wody i nadal dusić. Ale jeżeli wcześniej płukaliśmy grzyby, to dodatkowa woda nie będzie nam potrzebna. Gdy grzyby są już miękkie, to śmietanę hartuję kilkoma łyżkami sosu, dodaję do grzybów, dokładnie mieszam, doprawiam solą i pieprzem, dodaję natkę pietruszki i duszę jeszcze przez kilka minut, tak żeby sos zgęstniał. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sos z maślaków jest gotowy, życzę smacznego!